Państwu Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Jak już się powiedziało jedno, no to tak naprawdę każdy dżentelmen potrafi powiedzieć to wszystko więcej już niż tak naprawdę tych kilku słowach. I nie upraszczając, oczywiście jedziemy dalej. No, drodzy Państwo, no tutaj akurat każdy by powiedział, że to jest prawda, ale tutaj zastanówmy się nad tym i zwróćmy uwagę na to, że polityka to jest wszystko, drodzy Państwo. Każdy ten, kto tak naprawdę robi te trasy na mieście, spaceruje na mieście, no to ja uważam, że tak naprawdę powinien interesować się polityką, ale w XXI wieku w Polsce oczywiście, no to bądź co bądź, oczywiście interesuje się polityką. No i każdy tutaj by powiedział oczywiście, że tak, owszem, czemu nie. I by były jeszcze inne argumenty. No i argumenty, epitety i tak dalej, nie, to wszystko to jest zupełnie, że tak powiem, jakby na innych branżach, drodzy Państwo, dlatego, że tutaj tak, bardzo ważny jest w tym momencie import i eksport. O tym się mówi cały czas, nie? Ale eksportu musi być więcej, drodzy Państwo, niż importu. Dlatego tutaj, drodzy Państwo, właśnie ta amerykanizacja czasami jest powiązana właśnie z eksportem, drodzy Państwo. Dlatego, że, drodzy Państwo, to jest akurat bardzo ważne. Towar to jest jedno, ale handel, sprzedaż, polityka i inne jeszcze rzeczy, na przykład zarządzanie jednostkami, unit management, albo na przykład jeszcze dodawanie do tego wszystkiego, drodzy Państwo, jeszcze odpowiedniej takiej polityki marketingowej, czyli marketing po prostu, to jest, drodzy Państwo, zupełnie coś innego. Jeszcze dodajmy do tego wszystkiego, drodzy Państwo, to, że tych klientów, drodzy Państwo, trzeba znaleźć. No i teraz tutaj, drodzy Państwo, są różne oczywiście te systemy polityczne, są różne te oczywiście systemy społeczne. Niekiedy tutaj, jeżeli chodzi o te właśnie etery, drodzy Państwo, to warto jest powiedzieć o tym, że systemy społeczne są większe, drodzy Państwo, niż systemy polityczne, drodzy Państwo. Ale to ciągle jest właśnie pracowanie na tym, żeby była jak największa klasa, drodzy Państwo. Nie tylko oczywiście to. No i teraz, tak jak właśnie, były samochody eksportowe, ale bardziej to już był marketing, ale też były elementy propagandy. Oczywiście technicznie to było coś innego niż propaganda. Na dzień dzisiejszy to jest o wiele bardziej rozbudowane i inne państwa też mają takie opcje i mają to też o wiele bardziej, drodzy Państwo, rozbudowane. Ale ja uważam, że Polska tutaj i ten cały przebieg właśnie handlu i też marketing, to jest wszystko rozbudowane jak najbardziej, drodzy Państwo, takie, że jest się czym chwalić, jest co wystawić i tak naprawdę mając już to wszystko postawione i wystawione na rynek, no to jest cały czas na plus. Nie tylko to, drodzy Państwo, dlatego, że cały czas inwestujemy, drodzy Państwo, co w młodzież oczywiście, drodzy Państwo, tutaj to się nigdy nie kończy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Polityka jest najważniejsza, drodzy Państwo, i tak długo, jak długo eksperci się tym zajmują, tak długo ona jest najważniejsza na najwyższym, tak naprawdę, tak? No bo to jest prawda, na wysokim, drodzy Państwo, na najwyższym poziomie. Zwróćcie, drodzy Państwo, na to uwagę, że to jest prawda, tak? A mity, które są, no to nie nazywamy tego mitami, bo reklamy to nie są mity, drodzy Państwo, to jest marketing, a marketing to jest nauka, drodzy Państwo. Marketing to są już technologie, drodzy Państwo, no to tutaj warto jest zwrócić na to uwagę przez praktyków. I ja mówię cały czas, że to są nie tylko praktycy, ale też eksperci, drodzy Państwo. I cały czas są ci sami, i cały czas to jest, i cały czas jest inwestowanie w młodzież i nie tylko, drodzy Państwo, kampanie. Ja lubię kampanie polityczne, ja lubię kampanie wyborcze, ja lubię kampanie marketingowe, ja lubię kampanie społeczne, ja lubię fundacje, ja to wszystko lubię, ale drodzy Państwo, nie tylko, po prostu to. I teraz powiedzmy sobie szczerze, że wiele osób tak naprawdę na różne sposoby, nie, chciałoby tutaj uczestniczyć właśnie w tym życiu, drodzy Państwo, handlowym. No to bardzo dobrze, drodzy Państwo. Tylko że praktyka, drodzy Państwo, jest ważniejsza niż teoria. I tutaj akurat mówi się o teoretykach, nawet gdyby się posługiwali, drodzy Państwo, teorią kwantową, ale to nie jest polityka wcale, drodzy Państwo. Bo teoretycy nie posługują się teorią kwantową wcale, dlatego że oni są właśnie teoretykami, a nie praktykami, drodzy Państwo. I
tutaj akurat zwracając uwagę na to, teraz jeszcze moglibyśmy zwrócić uwagę właśnie na to, co przynosi wyniki, co przynoszą wyniki. Tylko że to są dwie zupełnie inne opcje, biorąc pod uwagę, drodzy Państwo, właśnie politykę i nauki, oczywiście polityczne i nie tylko, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, ale jeszcze weźmy pod uwagę właśnie stan właśnie faktyczny, który jest tak naprawdę dodawany do wszystkich oczywiście dziedzin i nie tylko związanych właśnie z polityką, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, polityka jest związana cały czas z wieloma bardzo ważnymi, naprawdę z wieloma ważnymi fundamentami życia społecznego. Już nie tylko handel, drodzy Państwo, już nie tylko to tak zwane towaroznawstwo, drodzy Państwo, już nie tylko podróże za granicę, drodzy Państwo, już nie tylko biura podróży, drodzy Państwo, ale też oczywiście już nie tylko, drodzy Państwo, na przykład utrzymywanie pokoju, drodzy Państwo, na świecie. I już nie tylko też, drodzy Państwo, tak naprawdę kształcenie technologiczne, drodzy Państwo, już nie tylko na przykład dzielenie się polityką w ramach polityki światowej, drodzy Państwo. Zwróćcie na to, drodzy Państwo, uwagę, że tutaj więcej i o wiele więcej i naprawdę jeszcze inne i o wiele więcej opcji biorą w tym, drodzy Państwo, udział w sposób technologiczny, naukowy i dopiero ta polityka może mieć właśnie te takie szczególne miejsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, to i dopiero wtedy dalej. To jest prawda. I takie to wszystko jest, drodzy Państwo, po prostu złożone. I ktoś by powiedział, że czuje się zbudowany, no bo tak. I ktoś by powiedział, że czuje się tak naprawdę wyróżniony, no bo tak. I ktoś by powiedział tak naprawdę, że dotknął go zaszczyt, no bo tak. Ktoś by powiedział, że zrobił dla innych osób zaszczyt, tak. Ale drodzy Państwo, tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby to wszystko było tak naprawdę, drodzy Państwo, stabilne, trwałe, dostępne, drodzy Państwo, żeby to było jeszcze oczywiście dla wszystkich korzystnie i żeby wszystkie te aspekty były tak naprawdę ugruntowane, drodzy Państwo, właśnie na polityce, którą my dla Państwa proponujemy i też otwarcie ją reprezentujemy na wiele sposobów, drodzy Państwo. Ale też znamy się na polityce, dlatego oczywiście, drodzy Państwo, oprócz polityki zajmujemy się tak naprawdę wieloma innymi dziedzinami, a ta polityka z czasem przyszła, tak jak do każdego, drodzy Państwo. Polityka, drodzy Państwo, mogłaby zapukać do domów, ale bardzo ważne na polityce światowej jest to, żeby być po prostu, drodzy Państwo, jak najlepszym graczem politycznym. Takie to są akcje, drodzy Państwo. Akcje są różne, drodzy Państwo. To ja Państwa zapewniam. Jeśli o to Państwo, chodzi. I teraz zwróćcie uwagę na to, że zapewnienia, plan polityczny, tak, wiedza, techniki i tak dalej, ale to jest wszystko, drodzy Państwo. Cały czas to są jeszcze te, drodzy Państwo, kwestie tak naprawdę wiedzy i znajomości wielu jeszcze innych po prostu klimatów, drodzy Państwo. I oczywiście ja to mówię tak, żeby to było po prostu jasne, drodzy Państwo. Ale weźmy pod uwagę na przykład, że polityka na przykład regionalna, która jest na przykład w Azji, drodzy Państwo, różni się od Europy, gdzie Europa cały czas jest, drodzy Państwo, bezpiecznym miejscem i bezpiecznym kontynentem. I dlatego jest właśnie ta polityka, którą my, drodzy Państwo, oczywiście proponujemy. I zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, na to, że tutaj akurat XIX wiek, pokój, XX wiek, drodzy Państwo, pokój, sport, no już ta polityka była bardziej wyeksponowana, XXI wiek, no to już jest polityka światowa, drodzy Państwo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nazwiska po prostu same wysuwają się naprzód, drodzy Państwo, i naukowców polityki, i drodzy Państwo, tych aktorów politycznych, tak, i różnych działaczy, drodzy Państwo, też oczywiście, ale też, drodzy Państwo, przede wszystkim odkrywców i technologów, drodzy Państwo. Ja tutaj akurat tych technologów również, drodzy Państwo, dodając, chcę powiedzieć, że w każdym mieście są tacy technolodzy, drodzy Państwo. I to są bohaterzy, drodzy Państwo. To są bohaterzy telewizji przemysłowej Giełda Poznań, to są bohaterzy
drodzy Państwo, miast, to są bohaterzy na wielkich miastach, to są bohaterzy, drodzy Państwo, na zaawansowanych państwach, na rozwiniętych państwach i to są bohaterzy, drodzy Państwo, na właśnie kontynentach. A Europa tak naprawdę potrzebuje bohaterów. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie jest ten punkt, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, same zainteresowanie polityką, no to już jest plus, drodzy Państwo. Ale tutaj mówię, polityka światowa, drodzy Państwo, jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna. I tutaj akurat polityka światowa różni się od polityki międzynarodowej pewnymi bardzo ważnymi szczegółami. Stąd czasami dochodzi do konfliktów, drodzy Państwo, właśnie na tle politycznym. Ale tło polityczne, drodzy Państwo, tutaj akurat nie tylko jest, drodzy Państwo, rozgłosem, ale rozgłos jest najważniejszy, to jest prawda. Tutaj sława, władza, rozgłos, wszyscy to rzucają tak, jakby po prostu byli kierowcami, drodzy Państwo, naprawdę daleko dystansowych ciężarówek, albo jakby, drodzy Państwo, mieli po prostu na to jakiś monopol. A monopol, jak wiadomo, jest na przykład na wódkę, drodzy Państwo. I tutaj akurat, no, kto zrobi dobrą wódkę? Jak ktoś umie robić dobrą wódkę, to i tak na tym monopolu będzie, drodzy Państwo. Więc tutaj, no, proszę się nie obrazić, ale sami Państwo rozumiecie, że wieloznaczność może być, ale róbmy wszystko, drodzy Państwo, tak, żeby to było jak najlepiej. I nie tylko tutaj chodzi o zapewnienia, ale też, drodzy Państwo, chodzi o to, żeby naprawdę, drodzy Państwo, żyło się o wiele, wiele, wiele lepiej, nie? To było, jest i będzie. Dlatego zajmujemy się nie tylko tym, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, ale polityka to nie tylko jest monopol. Polityka to nie tylko są oceny na studiach, drodzy Państwo. Polityka to nie tylko jest szukanie jak najlepszych cen dla wszystkich, drodzy Państwo. Polityka, drodzy Państwo, zajmuje się wieloma ważnymi sprawami i nie tylko dajemy już gotowe, drodzy Państwo, gotowe opcje, gotowe rozwiązania, gotowe towary, ale dajemy nawet pole dla przedstawiania własnych poglądów politycznych, wolnościowych, demokratycznych, drodzy Państwo, bądź co bądź technologicznych, bardzo byśmy chcieli, żeby były to jak najwięcej. I drodzy Państwo, tutaj akurat moje słowa są skierowane przede wszystkim dla osób, które to tak naprawdę potrafią i to już naprawdę udowodniły. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań, dr Fryderyk. Nie? Do widzenia Państwu.